Z pewnością słyszeliście o wielu interesujących projektach, które wydają się nam dziś szalone, a kiedyś mogły zostać standardem. Między innymi takim czymś był pociąg na kulach. W latach 30. XX wieku autorem tego pomysłu był Mikołaj Jarmułczyn, radziecki naukowiec. Głównym celem tego projektu było stworzenie pociągu poruszającego się na stalowych kulach, wykorzystując mechanizmy żyroskopu. Niestety nie pozostało wiele informacji o tym ciekawym projekcie. Jedyne co wiadomo to, że koszt produkcji nie przewyższałby ceny zwyczajnego pociągu. Ponoć naukowiec przygotował prototypy, rozwijające prędkość do 70 km na godzinę. W roku 1934 postanowiono wybudować linię kolejową na trasie od Moskwy do Nogińska, o długości około 35 km. Jak to jednak zazwyczaj bywa, w takich przypadkach ze względu na koszty, jego realizacja nie została rozpoczęta. Niestety, bo może dzisiaj jeździlibyśmy pociągami na kulach.